tramwaje, autobusy, samochody, piesi. Wszyscy spotykają się na drogach, torowiskach, skrzyżowaniach. Każdego dnia praktycznie każdy pojazd komunikacji miejskiej spotyka się z niebezpiecznymi sytuacjami wywoływanymi przez kierowców i pieszych, które kończą się na stresie, drobnej stłuczce lub poważnym wypadku, którego ofiarą mogą stać się niewinni ludzie. Niektórzy korzystają z samochodów, rowerów lub idą pieszo, jeszcze inni używają środków transportu publicznego, a wspólnym celem wszystkich jest dotarcie z punktu A do punktu B, na przykład do pracy czy szkoły. Niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak należy postępować, gdy nastąpi kontakt z pojazdem komunikacji miejskiej. W tym filmie pragnę omówić kilka związanych z tym kwestii. Piesi. Jedna z najliczniejszych grup uczestników ruchu, których można spotkać w mieście. Każdy pieszy powinien poruszać się po chodniku lub lewej stronie drogi, jeśli go nie ma. Dodatkowo, piesi są uprawnieni do przekraczania dróg i torowisk po wyznaczonych przejściach dla pieszych. Aby poprawnie i bezpiecznie przedostać się na drugą stronę jezdni lub torowiska, należy się rozejrzeć i dopiero po uzyskaniu pewności, że można przejść, można wejść na zebrę. Niestety, nie każdy to robi, co powoduje wiele niebezpiecznych sytuacji. Jednym z przykładów jest ten film, nakręcony przez jednego z motorniczych. Piesi wpatrzeni w telefony kompletnie ignorują fakt, że zbliża się do nich tramwaj i wchodzą na tory kilkadziesiąt metrów przed rozpędzonym pojazdem szynowym. Dzięki odpowiednio szybkiej reakcji prowadzącego nie dochodzi do potrącenia, a rodzina szybko znika z torów. Nie zawsze jednak może się to skończyć tak dobrze. Pamiętajmy, że tramwaj to nie osobówka. Nie zatrzyma się na krótkim dystansie, szczególnie jesienią i zimą, gdy torowiska potrafią być śliskie, przez co droga hamowania potrafi wydłużyć się nawet dwukrotnie. Uderzenie przez tramwaj może skończyć się kalectwem lub śmiercią, szczególnie gdy pieszy zostanie wciągnięty pod jego koła. Przed każdym przejściem należy zachować szczególną ostrożność i upewnić się, czy można przejść bezpiecznie. Ekran komórki i tramwaj lub autobus nie są najlepszym ostatnim widokiem życia. Na tym filmie pieszy mimo nadjeżdżającego autobusu wchodzi na jezdnię w niedozwolonym miejscu i kompletnie ignoruje fakt, że zbliża się do niego kilkunastotonowy pojazd. Pieszy nie reaguje nawet na klakson, spokojnie kontynuując nieprzepisowe przejście. Kierowca lub motorniczy może nie spodziewać się osoby, która nagle pojawia się na drodze. Jest to sytuacja bardzo groźna, ponieważ może zmusić prowadzącego do nagłego hamowania, które może spowodować niebezpieczeństwo dla pasażerów przebywających w pojeździe. Każdy kierowca poruszający się po mieście może spotkać pojazd komunikacji miejskiej. Wielu kierowców irytuje obecność autobusu lub tramwaju, który porusza się z niską prędkością lub zatrzymuje się co chwila na przystanku. Mimo wszystko należy być cierpliwym i albo poczekać, albo ominąć pojazd, jeśli jest możliwość bezpiecznego i przepisowego wykonania tego manewru. Pamiętajmy również, że nie wolno wyprzedzać tramwaju z lewej strony, chyba że ułożenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub odbywa się ono na jezdni jednokierunkowej. Nie wolno omijać autobusu lub tramwaju na przejściu dla pieszych, jak i nie można przy tym przekraczać linii ciągłej, o czym wielu kierowców zapomina, jak dobrze można zauważyć na filmie. Poruszając się po drogach możemy również spotkać przystanki, gdzie między pojazdem a chodnikiem znajduje się pas dla samochodów. W takim wypadku bezwzględnym obowiązkiem kierowcy po zatrzymaniu się autobusu bądź tramwaju jest zatrzymać się za nim i umożliwić pasażerom bezpieczne dojście do oraz z pojazdu. Ruszyć należy dopiero wtedy, gdy prowadzący pojazd zamknie drzwi. Nie wolno postępować tak, jak kierowcy z tego filmu. Kolejnym grzechem kierowców jest zatrzymywanie się bądź parkowanie na przystankach komunikacji miejskiej. Pamiętajmy, przystanek to nie parking, nawet jeśli chcemy się zatrzymać na chwilkę. Nie wolno nam tego zrobić. W ten sposób możemy zablokować pojazd komunikacji miejskiej, który będzie musiał czekać z pasażerami na nasz odjazd, jak i narazić się na mandat. Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym nie należy się zatrzymywać w odległości 15 metrów od słupka ze znakiem informującym o przystanku, a w przypadku zatoki autobusowej zakaz obowiązuje na całej jej długości.
Popularnym grzechem kierowców jest również jazda po buspasach. Pasach, po których mogą poruszać się tylko autobusy, chyba że na tabliczce pod znakiem informującym o nim jest napisane inaczej. Zakaz ten nie dotyczy kierowców aut w pełni elektrycznych, którzy na podstawie ustawy są z niego zwolnieni. Prowadzący samochód powinien również wpuścić autobus wyjeżdżający z zatoki, jeśli sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru. Wymuszanie pierwszeństwa dotyczy każdego pojazdu, lecz często właśnie na pojazdach komunikacji miejskiej jest ono wykonywane. Pamiętajmy, że tak samo jak w przypadku wtargnięcia pieszego, kierowca lub motorniczy może zostać zmuszony do nagłego hamowania, które może stanowić zagrożenie dla pasażerów. W przypadku autobusów zasady są takie same jak dla innych pojazdów kołowych. W przypadku tramwajów sprawa wygląda zgoła inaczej. Omówię to krótko, aczkolwiek treściwie. Na skrzyżowaniu równorzędnym tramwaj ma zawsze pierwszeństwo, niezależnie skąd się zbliża. Na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną ruchem sterują sygnały świetlne, aczkolwiek w sytuacji, gdy równocześnie tramwaj i pojazd kołowy mają zielone światło i kierujący sygnalizuje zamiar skrętu, tramwaj ma zawsze pierwszeństwo. Identycznie wygląda sytuacja, gdy samochód i tramwaj stojący naprzeciwko siebie chcą skręcić tą samą drogę. Tu też pierwszeństwo ma pojazd szynowy. Jedynie tramwaj musi ustąpić pierwszeństwa, gdy samochody jadą prosto, a tramwaj skręca. W przypadku skrzyżowania ze znakami nie ma rozróżnienia pierwszeństwa na pojazd kołowy i szynowy z jednym wyjątkiem. Gdy pojazdy są razem na drodze z pierwszeństwem lub drodze podporządkowanej, to zawsze pojazd szynowy ma pierwszeństwo, niezależnie skąd nadjeżdża. W przypadku wyjazdu z drogi podporządkowanej, tramwaj wpuszcza tylko i wyłącznie pojazdy poruszające się drogą z pierwszeństwem. Na rondach z sygnalizacją świetlną należy stosować się do jej wskazań i w tym przypadku nie ma szczególnych zasad. W przypadku wjeżdżania na rondo ze znakami, tramwaj musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom, jeśli przy wrocie występuje znak ustąp pierwszeństwa. Przy zjeździe, tramwaj ma zawsze pierwszeństwo przed samochodami. Każdy pasażer, wsiadając do autobusu czy tramwaju, pragnie dojechać bezpiecznie i sprawnie do celu. Kierowcy starają się, aby te założenia zostały spełnione, lecz nieraz mimo wszystko jest to trudniejsze, szczególnie gdy przyczyniają się do tego sami pasażerowie. W tym celu stosujemy się do kilku prostych zasad, które ułatwiają podróż komunikacją miejską. Nie stójmy w drzwiach. W ten sposób blokujemy przejście, mocno spowalniając wymianę pasażerów. W miarę możliwości starajmy się wejść głębiej do pojazdu, a w razie, gdy nie ma takiej możliwości, na każdym przystanku wyjść na chwilę z autobusu, by ułatwić wysiadkę. Pamiętać należy również, że najpierw pasażerowie wysiadają, a następnie osoby z przystanku wsiadają. Stosujmy się do zasad sprzedaży biletów. Jeśli pojazd jest wyposażony w sprawny biletomat, nie zamęczajmy kierowcy pytaniami o możliwość zakupu. Pasażer kupić bilet u kierowcy może tylko, gdy biletomatu nie ma, w dni powszednie od 18 do 6, w pozostałe dni przez całą dobę, lub jest niesprawny, wtedy przez całą dobę. Należy podać wtedy nominał biletu i zapłacić kwotą odliczoną jak najmniejszą ilością monet. Inną opcją jest zakup biletu przed podróżą lub w aplikacji mobilnej, na przykład SkyCash. Kierowca też jest człowiekiem, również ma potrzeby, na przykład wyjścia do toalety, więc nawet jeśli pojazd ma opóźnienie, a prowadzący wychodzi z pojazdu, należy poczekać spokojnie na jego powrót. Pojazd komunikacji miejskiej nie jest idealnym obiektem do niszczenia. Nie należy pisać po nim markerami, sprayami, rysować okien czy niszczyć elementów wyposażenia. Jest on dobrem wspólnym, więc postarajmy się o niego dbać, by służył jak najdłużej. Na przystanku nie należy stać zbyt blisko krawężnika. Uniemożliwia to kierowcy podjazd pod sam krawężnik, w ten sposób m.in. utrudniając wsiadanie i wysiadanie osobom o ograniczonej sprawności. Autobus w ten sposób może również przyblokować pas ruchu, z którego wjeżdżał. Te 5 prostych zasad wystarczy, aby podróż dla każdego pasażera była przyjemna i komfortowa. W każdym pojeździe są wywieszone zasady, z którymi przed podróżą każdy powinien się zapoznać. Warto je przeczytać chociaż raz w całości.